Wczoraj, 24 maja, na cieszyńskim rynku sporo się działo. Obchodzono Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną. Dopisała nie tylko pogoda, ale i uczestnicy. Chodzi o to, żeby pokazać naszą obecność osób z niepełnosprawnością intelektualną, a przy okazji jakby kumulacja tego wszystkiego, co robimy przez cały rok w jeden dzień, no i przy okazji wspaniała zabawa, także musi to być, musi. W tym roku wydarzenie to połączono z finałem kampanii Kilometry Dobra. Przez 3 miesiące zebraliśmy ponad 15 tysięcy złotych, z czego jesteśmy bardzo zadowoleni. Co prawda to i tak jest kropla w morzu naszych potrzeb, bo wiadomo, próbujemy dokończyć budowę naszego nowego ośrodka w Barzynowicach i tam potrzeby są ogromne. Natomiast to pokazało, że ludzie jednak jednoczą się z nami, chcą nam pomagać. Za to bardzo im dziękujemy i z tego bardzo się cieszymy. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego OX.pl Marta Szymik-Telesz.